Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz nazwy systematyczne lub wzory sumaryczne związków chemicznych o podanych wzorach lub nazwach. I zaczynamy. Lit leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, czyli ma wartościowość stałą, która wynosi 1. A tu mamy dwójkę. I nazwa tlenek litu. Teraz tutaj. Tlen ma wartościowość 2. Mamy tutaj tą dwójkę, tu nie mamy nic. Bo chlor ma różne wartościowości, czyli tu będziemy mieć tlenek chloru 1. Cynk ma stałą wartościowość, wynosi 2. Siarka w siarczkach wartościowość 2. Gdy mamy dwie takie same wartościowości, nic tutaj nie zapisujemy. I mamy siarczek, cynku. Żelazo ma różne wartościowości i odgadujemy, że jest to żelazo dwuwartościowe, z tego względu, że tlen zawsze wartościowość 2 w tlenkach i tutaj nie mamy nic. To oznacza, że musiały nam się zredukować te wartościowości. I miedź ma różne wartościowości. Tu mamy dwójkę. Pochodzi ona z tlenu, tu nie mamy nic, czyli wartościowość 1. Chlorek magnezu. Magnez to Mg. Leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych. Ma wartościowość stałą, która wynosi 2. Chlor w chlorkach wartościowość 1. Po skosie dwójka, jedynki nie zapisujemy. Tlenek żelaza. Żelazo Fe. Wartościowość podana tu, czyli 3. Tlen w tlenkach wartościowość stała wynosi 2. Tutaj dwójkę, tutaj trójkę. Siarczek potasu. Potas wartościowość stała, pierwsza grupa wartościowość 1. Siarczek S w siarczkach, siarka wartościowość 2. Tu dwójka, jedynki nie zapisujemy. Tlenek chloru 3. Chlor 3, tlen 2. Dwójka, trójka. Chlorek sodu, sód, wartościowość stała, pierwsza grupa, wartościowość 1. Chlorek Cl1. Mamy dwie takie same wartościowości, czyli się ze sobą zredukowały. Nie dajemy indeksów stechiometrycznych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.